Cześć moi drodzy, piąteczek piątunio, a my jesteśmy w Baranowie Sandomierskim. Idziemy teraz do zespołu pałacowo-parkowego, tak więc z rynku prosto na ogrody włoskie. No tutaj zdecydowanie najdroższy punkt wycieczki naszego urlopu. Pani w kasie biletowej skasowała nas za dwie osoby 58 zł. Ale mamy w tym zwiedzanie zarówno ogrodów, jak i pałacu. I czeka na nas przewodnik o godzinie 12. Teraz jest godzina 11:24, także jeszcze z pół godziny pochodzimy po ogrodach. Coś dla was nakręcimy. A później lecimy do przewodnika i wchodzimy do środka. Tak gorąco dzisiaj, że aż by się chciało tam skoczyć. Jesteśmy na rozstaju dróg, można w prawo albo w lewo. Pójdźmy w prawo. Przyjemny chłodek, bo dzisiaj ponad 30 parę stopni. Tutaj mamy namiot weselny, już u nas będzie wesele. Ślub będzie udzielony w naszej kaplicy zamkowej. Kręcono widmy. W 1936 roku kręcono tutaj film Barbara Radziwiłłówna. To była pierwsza polska superprodukcja. A z okien jest widok na nasze ogrody. Przed zamkiem jest ogród z stylu włoskim, to ten z figurą w środku, bo właśnie mówili, żeby był punkt centralny, a reszta była geometrycznie symetryczna. Przed hotelem jest ogród w stylu francuskim, z jedną główną alejką.
Pozostałe ogrody dookoła to jest ten alwiecki, trochę chaotyczny, to tylko tam posadzone drzewa, żeby... Thank you.
jesteśmy nad jeziorkiem Tarnobrzeskim, około 10 km od Baranowa Sandomierskiego. Jak widać, ludzie wszędzie szukają odrobiny ochłody. Wcale im się nie dziwię, bo na liczniku 34 stopnie w cieniu. Fajne miejsce do wypoczynku. Są knajpy, można coś przekąsić, coś wypić, schłodzić się w cieniu, schłodzić się w wodzie. Co ty masz? Cielęcinkę? Groszek. Pires z burów. A ja pierożki z ptactwa. Z sosami jogurtowym. Tymiankiem. Rzodkieweczką. WP nigdy za wiele.